Witamy serdecznie w kolejnym wywiadzie na luzie. Naszym gościem jest Ola Drązikowska. Witamy Cię serdecznie. Witam. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że wybrałaś piłkę ręczną, a nie na przykład balet? Do baletu mi daleko, to na pewno. Zaczęłam piłkę ręczną trenować w klasach 1-3 już, ponieważ wybrałam się do sportowej szkoły. I tam był taki profil. I tak naprawdę to wszystko zostało. Pomiędzy piłką ręczną jeszcze miałam jazdę konną, pływanie. Ale gdzieś najwięcej tego czasu poświęciłam w końcu dla drużyny i została piłka ręczna. To jest Twój pierwszy sezon w Elblągu. Zmieniłaś pierwszą ligę na najwyższą klasę rozrywkową w Polsce. Jak oceniasz swoje występy na superligowych parkietach? To jest już moja druga przygoda z superligą, ponieważ byłam wcześniej w Piotrkowie. Przerwa na pierwszą ligę na Warszawie, były tutaj plany na zrobienie awansu. W sumie rozegranie się po kontuzji. Teraz wracam z pełną energią i chęcią gry w Superlidze. Uważam, że jest jeszcze sporo rzeczy do nauki dla mnie i to była rzecz, która mnie najbardziej ciągnęła do tego, żeby jednak grać na wyższym poziomie. Jak wiadomo, lubisz sobie pobiegać po piasku. W której odmianie szczypiorniaka lepiej się czujesz? Plażowej czy tej parkietowej? Tak naprawdę w plażową odmianę gram dopiero 3 lata, więc to jest raczej taka przerwa w okresie pozahalowym na rozluźnienie, jednak na jakąś tam rywalizację ze znajomymi. Zdecydowanie tutaj wybieram piłkę ręczną halową, wiążę z tym przyszłość. A możesz nam przybliżyć największe różnice między tymi dwiema odmianami tej piłki ręcznej? Zdecydowanie jest dużo inna dynamika tego sportu, nie mamy tam kozłów. No i najbardziej widowiskowe są rzuty za 2 punkty z obrotem albo z powietrza. Plus do tego jest lotny bramkarz, taki wlotek, oni też rzucają za 2 punkty. Jest to bardzo przyjemne dla oka. Generalnie cały związek jakby piłki ręcznej tej plażowej mocno próbuje promować piłkę ręczną plażową. Mamy turnieje w wakacje. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam. Bo to może być ciężkie do wyobrażenia. To teraz przejdźmy do tych mniej przyjemnych pytań dla startu. Wasze ostatnie mecze wprowadziły duży niepokój w szeregi kibiców. Niektórzy twierdzą, że to mecz z Koszalinem, który się niedawno odbył, to był najgorszy występ Elbląga od lat. Wiesz, co stało się przyczyną takiego widowiska? Mamy tutaj z drużyną, z trenerem pewne swoje przypuszczenia, ustalenia, dlaczego się tak wydarzyło. Osobiście uważam też, że było bardzo dużo było grania. Były 3 mecze z rzędu. Najpierw dobrze się zaprezentowaliśmy z Kobierzycami, potem bardzo ładnie, dobrze było w Lublinie. Tak. Lublinie. Gdzieś ten mecz z Koszalinem już był dla nas chyba ciężki, tak, żeby się przygotować. Czegoś zabrakło. Jest to sport. Dla tak młodej drużyny jak my, ciężko jest utrzymać stabilną formę. Myślę, że potrzebujemy czasu na to jeszcze, żeby ją wyrobić. Jutro, czyli w niedzielę, odbywa się kolejne spotkanie, tym razem z Ruchem. Czy będzie to dla Was przełamanie? Jest to na pewno dobra okazja. Zaczynamy kolejną fazę. Będzie to już rewanż z Ruchem. Myślę, że to jest odpowiedni moment, abyśmy się odblokowały i pokazały kibicom, że takie wypadki jak z Koszalinem nie będą się powtarzać. Patrząc na potencjał przeciwniczek w Superlidze i Wasze możliwości, na którym miejscu sezon zakończy start? Wydaje mi się, że największy tłok tutaj będzie o te miejsce trzecie. Gdzieś o ten medal. Może niektóre zespoły powalczą z uwagi na fakt, że jest trochę inna forma rozgrywania ligi. Gdzieś tam jeszcze to drugie miejsce. Uważam, że mamy prawo walczyć o brązowy medal. Na pewno z Kobierzycami czy z Jarosławiem. Gdzieś tutaj bym obstawiała, że zasługujemy na to. Uważasz, że wprowadzenie ligi zawodowej to dobry pomysł? Z superligowej mapy zniknęło wiele zasłużonych klubów. To prawda. W każdym sporcie chyba rozgrywa się to, jednak chodzi o pieniądze. Kluby poznikały. Wydaje mi się, że to jest też okres przejściowy. Sam pomysł Superligi Zawodowej nie jest zły. Jednak potrzebujemy na to czasu, żeby inne kluby się też przystosowały. Myślę, że za rok, za dwa to wszystko
z powrotem wrócą zespoły i to pewnie jeszcze silniejsze. A teraz tak, przejdźmy, rozmaszmy się trochę. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem ZPRP. Jaka jest Twoja pierwsza decyzja? Myślę, że tutaj należałoby dać trochę świeżości do związku. Myślę, że jakieś nowe, młode osoby z nowymi pomysłami byłyby dobrą zmianą. Miałaś możliwość uczestnictwa we wspólnych projektach, kibice, zawodniczki. Co sądzisz o takim pomyśle? Spotkałam się z tym pierwszy raz tutaj w Elblągu. Uważam, że jest to bardzo miła forma jakby współpracy, promowania klubu, czy też właśnie spędzania czasu z kibicami. Czy w natłoku obowiązków zawodowych masz jeszcze miejsce na hobby? Hobby. Tak jak mówiłam, wakacje jest to piłka ręczna, gdzieś poza sezonem. Wtedy można też jakoś... Jazda konna, z takim moim. Jednak w czasie sezonu bardzo mocno skupiamy się na tym nagraniu. Gdzie nie ukrywam, to też jest moje hobby. W Kadynach jest stadnina koni niedaleko Elbląga, więc zapraszamy chętnie tam na odreagowanie po tak trudnych meczach. No to tak na koniec powiedz, w tym jesiennym klimacie, jakie jest wymarzone miejsce na urlop, który byś chciała spędzić? Powiem szczerze, że mam od jakiegoś czasu dwa takie miejsca. Jedno jest takie troszkę bardziej wygórowane, bo bardzo podoba mi się Portugalia. Żeby tam pojechać na przykład Faro. A drugie jest takie bardziej przyziemne, już jestem coraz bliżej, ponieważ kocham polskie jeziora i Mazury i pływanie łódką. Więc taki tydzień na Mazurach to by było też to. Panie Andrzeju, zabiera Pan dziewczyny nad jezioro. Do zobaczenia, chociaż jeszcze nie do końca, bo jeszcze czeka nominacja i musisz nominować kolejną zawodniczkę. Tak, zapraszam Kasię Cygan. Zapraszamy do nas na kanapę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.